Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 13 czerwca 2016 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych, najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania do polskiego systemu podatkowego. We wtorek, 7 czerwca 2016 roku, prezydent podpisał ustawę nowelizującą ordynację podatkową oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja wprowadza do polskiego systemu podatkowego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z wprowadzonym na jej mocy artykułem 119a, paragraf 1 ordynacji podatkowej, czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny. Unikanie opodatkowania. Klauzula ma mieć zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy, a nie jak wcześniej zakładano, do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy. Faktury korygujące, dokumentujące udzielenie rabatu potransakcyjnego lub z konta należy rozliczyć na bieżąco. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2016 roku udzielenie przez spółkę swoim kontrahentom rabatów potransakcyjnych lub skont ma charakter nowego zdarzenia gospodarczego, odrębnego od pierwotnej podstawy powstania przychodu. Jak wskazał sąd, w związku z tym, że ustawa CIT nie reguluje w sposób bezpośredni sposobu korekty przychodu w sytuacji udzielenia rabatu, skonta, należy zastosować zasady ogólne, to jest wynikające z artykułu 27 ustępu 1 w związku z artykułem 7 ustępu 1 i drugiego ustawy CIT. W konsekwencji skutki podatkowe udzielonego rabatu, skonta, powinny zostać określone w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zdarzenia te wystąpiły. Został udzielony rabat lub skonto, a zatem fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco. Zakres przedmiotowy pojęcia użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w świetle najnowszego wyroku w USA. Jak wynika z najnowszego wyroku w USA w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca bieżącego roku, wykładnia pojęcia użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu artykułu 100 ustęp 5 punkt 9 ustawy o podatku akcyzowym nie pozwala na uznanie, że w potocznym rozumieniu tego słowa użycie oznacza tylko i wyłącznie fizyczny kontekst. Tym samym zdaniem sądu, przyjmując szerokie rozumienie tego pojęcia, należy uznać, iż na spółce, w związku z dokonaniem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podnajmu samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Polski, na rzecz innych podmiotów, które to samochody uprzednio zostały przez spółkę wynajęte od podmiotu niemieckiego i sprowadzone na terytorium kraju, będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Wsparcie na promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z OZE. Od 30 czerwca do 30 września przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych na projekty prośrodowiskowe. Konkurs organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera projekty mające na celu m.in. budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodów, w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, jak również ciepła z instalacji OZE. Budżet konkursów to ponad 365 milionów złotych. Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Pod koniec maja bieżącego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Zdaniem autorów ma on sprzyjać rozwiązaniu problemu braku wzajemnej współpracy administracji podatkowych, który sprawia, iż przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania jest nieskuteczne. Projektowana ustawa przewiduje uregulowanie w jednym akcie prawnym zagadnień związanych z wymianą informacji podatkowych i implementuje do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę Rady 2014/107/UE, dyrektywę Rady UE 2015/2376 oraz znajdującą się na ostatnim etapie uchwalania dyrektywę Rady UE zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wersja tekstowa odcinka oraz powiązane publikacje dostępne na stronie kpmg.com/pl/ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.